Hejka, kochani, witam się z Wami serdecznie, tym razem z mojej łazienki, a właśnie dlatego, że dziś przyszła pora na farbowanie włosków. Mój odrost jest już dość spory, mam już też sporo siwych włosów, więc no muszę ufarbować dzisiaj włosy. Zakupiłam sobie dwie farby w Rossmanie, jedna jest to farba Garnier, a druga farba jest to farba Palette. Obie te farby mają kolor granatowej czerni. Ja zawsze takiego koloru używam. I powiem Wam, że obie są bardzo mocno farbiące włosy, więc jeżeli Wasze włosy są dość słabe, miękkie i skłonne do wypadania, to raczej unikajcie takich bardzo mocnych farb, wybierajcie raczej farby w musie lub w szamponetkach. No ja mam włosy akurat mocne i mam ich bardzo dużo, więc wybieram zawsze farby silnie barwiące, gdzie kolor utrzymuje się naprawdę do 6 tygodni, bardzo taki intensywny, nie trzeba go odświeżać. No niestety po kilku tygodniach pojawiają się odrosty, ale wystarczy zostawić sobie odrobinkę farby w opakowaniu i pokryć za 2-3 tygodnie same odrosty. Skoro dziś robimy włosy, ja je farbuję, to również w dalszej części filmu będzie pogadanka o włosach. Więc jeżeli interesuje Was taki temat, no to zapraszam Was na dalszą część tego filmu. No więc, jak już widzicie, farbę mam nałożoną. Nie nagrywałam Wam samego procesu nakładania farby, ponieważ mam od tego w domu specjalistę, zawsze farbę nakłada mi Darek i ma już takie doświadczenie w nakładaniu farby, że nakłada tą farbę lepiej niż fryzjer. Więc dlatego nie pokazywałam Wam tego. Farbę trzeba nałożyć po prostu bardzo dokładnie, najpierw rozłożyć ją na odrostach, a później rozczesać na resztę włosów, wmasować delikatnie we wszystkie włosy. No i widzicie, że ja do góry spięłam, bo moje włosy są już dość długie, więc no nie chcę niczego pobrudzić, a ta farba jest dość brudząca. Zobaczcie, mam już nawet palce brudne, więc musicie naprawdę na to bardzo uważać. Ja farbuję włosy już ponad 25 lat, więc mam już naprawdę spore doświadczenie w farbowaniu włosów w domu. Jeżeli Wy boicie się eksperymentować, Wasze włosy są słabe, to absolutnie odradzam Wam farbowanie w domu, bo niesie to z sobą no, pewne ryzyko. Niektóre osoby są uczulone na składniki farby, no i oczywiście może to Wasze włosy osłabić i mogą Wam one, delikatnie mówiąc, połamać się i wypaść. Myślę, że większość z Was doskonale wie, jak farbuje się włosy w domu i doskonale wiecie, z czym to się je. Więc tyle o farbowaniu i przejdziemy do pielęgnacji włosów. Więc skoro mowa o pielęgnacji, więc może ja zacznę od opisania swoich włosów. W mojej rodzinie mama, tata, babcia, dziadek, mój brat, wszyscy mają bardzo mocne włosy, gęste i grube, więc naturalnie ja również takie włosy mam. Nie muszę ich specjalnie pielęgnować, ponieważ one same z siebie są już dostatecznie gęste i grube. Moje włosy są średnio porowate, więc bez olejowania raz w miesiącu nie będą układały się ładnie, nie będą dość gładkie, no i ciężko będzie te włosy czesać, ponieważ przypominam sobie z młodszych lat, jak chodziłam do podstawówki, jak tata czesał mnie rano, to po prostu no, to był najgorszy horror, ponieważ grzebień miał bardzo mały i moje włosy się plątały, więc to bardzo bolało. Nie wiem, czy Was również rodzice czesali rano przed szkołą, może macie jakieś inne doświadczenia. No, u mnie wyglądało to właśnie tak,
Czesanie włosów to był prawdziwy horror, ponieważ właśnie one mi się plątały. Więc właśnie, żeby temu przeciwdziałać, żeby włosy czesały się bardzo gładko, raz w miesiącu olejuję swoje włosy. Na pewno wiecie, na czym takie olejowanie polega. Ja do takiego procesu stosuję ekstrakt z aloesu, mieszam go z byle jakim olejkiem, obojętnie z jakiej firmy, byle był przeznaczony do włosów. Zobaczcie, mam naprawdę bardzo dużo rodzajów i już końcówki w zasadzie. Zobaczcie, mam taki olejek do włosów, taki z firmy Cień. Ostatnio w holu Wam pokazywałam, kupiłam sobie taki olej. Naprawdę mam bardzo, bardzo dużo produktów do włosów. Mam również taki produkt w kremie. Również on się nadaje do olejowania włosów i robię sobie z ekstraktu z aloesu i tego olejku taką papkę. Nakładam na nieumyte suche włosy, nakładam sobie na to wszystko czepek i chodzę z tym 2, 3, 4, 5 godzin, tyle ile mam czasu wolnego. Można również zastosować taką właśnie maskę na noc. Wiele osób właśnie na noc stosuje takie olejowanie. Niektóre osoby do olejowania stosują olej kokosowy. Ja nie stosuję oleju kokosowego. Myślę, że właśnie ten żel aloesowy, 99% ekstraktu z aloesu jest wystarczający i właśnie taki olejek. I nie trzeba dodawać oleju kokosowego, ale jeżeli Wasze włosy są bardzo słabe, cienkie, wypadają i potrzebujecie jeszcze większej pielęgnacji tych włosów, jeszcze większego nawilżenia ich, to możecie również zastosować olej kokosowy. Po nim słyszałam, włosy są również bardzo fajne. No i tak jak Wam mówiłam, możecie taką miksturę na włosach zostawić przez całą noc. Teraz, jeżeli chodzi o mycie włosów, to naprawdę jakiego szamponu nie użyjecie, to ten szampon dla Waszych włosów będzie dobry. Jedyna rada, jaką mogę Wam tutaj udzielić, to abyście myły Wasze włosy dwukrotnie i przy drugim nakładaniu myjcie bardziej skórę głowy. W pierwszej fazie umyjcie sobie włosy, a w tej drugiej fazie mycia, tym drugim razem, umyjcie sobie dokładnie skórę głowy. No bo przecież nasze włosy wychodzą z głowy. Tam znajdują się mieszki włosowe i one również potrzebują odżywienia, dotlenienia i poprzez takie właśnie wmasowywanie produktu Wy sprawiacie, że Wasze włosy będą rosły lepiej. Same doskonale zauważycie, który szampon jest dla Was dobry, który szkodzi Waszym włosom. Tutaj nie ma jakiejś specjalnej rady, jakiegoś specjalnego złotego środka. To musicie sprawdzić sobie na własnych włosach. Ja ostatnio stosuję firmę Kalos, szampony właśnie z firmy Kalos. Zobaczcie, mam taką ogromną butelkę. Jest to akurat szampon z awokado. Mam również z tej samej serii maskę do włosów, również Kalos z awokado, więc myję moje włosy dwukrotnie i za każdym razem nakładam maskę. I maskę nie nakładam od samej głowy, tylko nakładam ją nieco wyżej, wcieram we wszystkie włosy, a najbardziej skupiam się na końcówkach. W zasadzie nie trzymam tej maski zgodnie z instrukcją, ponieważ zwykle myję włosy przy kąpieli i nie mam za dużo czasu, żeby siedzieć w wannie kolejne 5 czy 10 minut i czekać, aż maska dobrze się wchłonie, więc spłukuję ją zazwyczaj po minucie lub dwóch, więc ona tak naprawdę no, nie ma możliwości bardzo dobrze zadziałać, ale i tak mimo wszystko moje włosy po każdym myciu są bardzo dobrze odżywione, są bardzo dobrze umyte, no i bardzo dobrze się czeszą. Po myciu każda z nas chce nasze włosy zaraz wysuszyć i uczesać.
Jeżeli macie taką możliwość, starajcie się, aby te włosy wyschły Wam po prostu naturalnie. Starajcie się jak najmniej używać gorącego powietrza, a tym samym suszarek, prostownic i lokówek. Wszystko co gorące bardzo źle robi naszym włosom i nie wierzcie w reklamy, że są szczotki jakieś jonizujące, że one jeszcze odżywią Wasze włosy. Nie ma czegoś takiego. Wszystkie gorące powietrze źle wpływa na Wasze włosy, więc jeżeli macie taką szansę wysuszyć te włosy naturalnym powietrzem, to nie stosujcie do tego suszarek. Jeśli ja muszę już te włosy naprawdę wysuszyć, no to stosuję tą oto suszarkę, bo zobaczcie, ona wyposażona jest już w szczotkę, ona jest taka przezroczysta, przez co te powietrze przechodzi po prostu przez pasma włosów, które już czeszecie. Więc z dwojga złego lepiej wybrać taką lokosuszarkę i delikatnie te włosy podsuszyć. No nieraz po prostu po myciu włosów musimy zaraz gdzieś wyjść, więc no niestety musimy zadziałać na nie ciepłym powietrzem. Jeśli macie właśnie czas wolny i nie musicie tych włosów traktować gorącym powietrzem, no to przydałoby się te włosy po myciu uczesać. Ale opowiadałam Wam już moją traumę z dzieciństwa. Czesanie przez mojego ojca to był po prostu horror, a na mokro to już nie wspominając, więc wiele z Was na pewno przechodzi przez to samo. Chciałabym Wam tutaj pokazać naprawdę najlepszą szczotkę na świecie. Wygląda ona tak. Kupiłam ją na AliExpress. Te szczotki dostaniecie również w drogeriach. Ważne jest, aby one miały tutaj w tych igiełkach włosie dzika. Naprawdę ta szczotka jest rewelacyjna. Rozczesuje mokre włosy, tak plączące się jak moje, bez żadnego uszczerbku na ani jednym włosku. Naprawdę żaden włosek nie wyleci Wam pod wpływem czesania. Zobaczcie, tak wygląda ta szczoteczka. Na pewno widziałyście nieraz reklamy tych szczotek. Zobaczcie, ona jest specjalnie zakrzywiona do kształtu głowy. Super rozczesuje włosy i jest to jedyna szczotka, którą mogę rozczesać włosy na mokro. Naprawdę serdecznie Wam ją polecam. Zajrzyjcie na różne strony i poszukajcie sobie korzystnej oferty, bo ta szczotka kosztuje od 10 do 25 zł. Więc ceny są zróżnicowane, bo to zależy od sprzedawcy, ale tak jak Wam mówię, w opisie jest na pewno zaznaczone, że ta szczotka posiada włosie dzika. Zobaczcie, tutaj widać, jest normalny taki... No taki wypustek jak w normalnej szczotce, ale poza tym właśnie posiada ona włosie dzika. Super świetny przyrząd, naprawdę nikomu nie zrobi krzywdy, kosztuje niewielkie pieniądze, a naprawdę ułatwi Wam życie, no i Wasze dzieci również nie będą przechodzić horrorów przy czesaniu. No i tak. Ja myję moje włosy około 2-3 razy w tygodniu. Dla moich włosów jest to wystarczające. Moje włosy są dość suche, nie przetłuszczają się. Jeżeli Wy potrzebujecie częściej myć włosy, to spokojnie możecie to robić. Są dzisiaj już szampony przeznaczone do codziennej pielęgnacji włosów. Wiem, że są osoby ze skłonnościami do przetłuszczających się włosów. Wygląda to nieestetycznie, więc lepiej jak te włosy po prostu sobie odświeżycie, umyjecie i będziecie je mieli codziennie świeże. Są do tego specjalne produkty, także nie musicie się o to martwić. Na pewno Waszym włosom to nie zaszkodzi. Poza nawilżaniem, olejowaniem, nakładaniem masek na nasze włosy, możemy również zastosować preparaty w sprayu. Ja mam tych preparatów naprawdę dość sporą ilość i stosuję je naprzemiennie. Zobaczcie, mam taki oto spray z firmy Balea, nabłyszczający do włosów. Tutaj mam kolejny, już w zasadzie końcóweczka. Tutaj mam
jedwab w płynie, który bardzo ułatwia rozczesywanie. Tutaj mam również z firmy Kur coś takiego. Zobaczcie, mam naprawdę bardzo, bardzo dużą ilość takich produktów, ponieważ nawet przed wyjściem spryskam sobie włosy takim produktem, rozczesuję i moje włosy są odświeżone. Ponieważ ja swoich włosów nie myję codziennie, pomiędzy myciami stosuję suchy szampon. W zasadzie moje włosy tego nie potrzebują, ponieważ one się nie przetłuszczają, ale po zastosowaniu suchego szamponu są odświeżone, wyglądają lepiej, mają ładny zapach i naprawdę takie suche szampony bardzo fajnie się sprawdzają. Ja teraz ostatnio używam takiego, jest to suchy szampon Balea o zapachu kokosowym, naprawdę pięknie pachnie kokosem, więc w zasadzie na zapach się skusiłam, a do tego włosy wyglądają bardzo ładnie, więc czego jeszcze można wymagać od suchego szamponu? Na wstępie Wam już powiedziałam, że przez naturę zostałam obdarzona gęstymi i grubymi włosami, więc nie wymagają one jakiejś specjalnej pielęgnacji. To, co dla nich teraz robię, jest wystarczające, ale wiem, że wiele Was boryka się naprawdę z problemami włosowymi i chciałybyście, żeby one były gęste i grube i żeby wyglądały na zdrowe. Więc najpierw musicie zadbać oczywiście o skórę głowy, bo to tam włosy zaczynają rosnąć. Jest dostępnych bardzo wiele wcierek właśnie do skóry głowy. Ja mam taką oto odżywkę z wyciągiem z bursztynu. Zobaczcie, już jest jej końcówka. Stosujemy tą wcierkę oboje z Darkiem. No nie pachnie ona za ładnie, ale super działa na skórę głowy. Jeżeli macie problem z łupieżem, również stosujcie wcierki. Bo nie wiem, czy wiecie, ale problem łupieżu jest naprawdę bardzo szeroki. Typów łupieżu jest bardzo dużo i najpierw musicie zlokalizować Wasz problem i wtedy dopiero na niego zadziałać. Więc dbajcie również o skórę głowy, a włosy naprawdę Wam się odwdzięczą i będą Wam rosły piękne, długie i gęste. No więc myślę, że temat pielęgnacji włosów na dziś został wyczerpany. Oczywiście ja nie jestem żadnym ekspertem włosowym. Te rady pochodzą z mojego własnego doświadczenia. Jeżeli Wy macie Wasze sprawdzone recepty na pielęgnację włosów, to piszcie mi w komentarzach. Chętnie poczytamy, jakie jest Wasze doświadczenie z włosami, czy Wasze włosy są równie gęste i grube jak moje, czy wręcz przeciwnie, musicie naprawdę bardzo dużo się napracować, żeby je wzmocnić i odżywić. Ja na dziś będę z Wami się już żegnać. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam wszystkim, abyście miały długie, gęste, wspaniałe i lśniące włosy. I zaraz odwrócę aparat i pokażę Wam jeszcze, co znajduje się w kalendarzach adwentowych. Nie będę Wam się już pokazywać, więc żegnam się z Wami już teraz. Na razie, pa, pa! Skoro dziś cały vlog był z łazienki, kalendarze również przyniosłam do łazienki. No i zaraz je sobie wspólnie otworzymy. Szukamy tutaj w tych okienkach siódemeczki. Ja już ją widzę, ona jest tutaj. Otwieramy. I w siódemce znajduje się masło do ciała. No i fajnie. No i odkładamy. Przechodzimy do kalendarza Trend. I gdzież tutaj możesz znajdować się siódemko? Trójka, siódemka, o, już dość rozwalona. Bo tak jak Wam mówiłam, ten kalendarz niestety jakością nie powala. No i w siódemeczce znajduje się taki oto produkcik.
Jest to produkt do makijażu oczu w kremie. Fajny produkcik, ładny kolor, myślę, że będzie taki brązowo-złoty, więc na pewno osoba, która wygra w styczniu rozdanie, będzie zadowolona z tych dwóch produktów.